Kto się nami zajmie? Takie pytanie od ponad dwóch tygodni zadaje sobie ponad 1700 mieszkańców Rogienic i okolicznych miejscowości. Po śmierci doktora Szadurskiego, który przez 35 lat pracował w Miejscowym Ośrodku Zdrowia, w Rogienicach nie ma lekarza. Nie mamy lekarza, jest mnóstwo, jest mnóstwo ludzi. Pan dyrektor BOZ-u po prostu e, uważamy, że nie chce tutaj kogoś dać. Ośrodek kilka lat temu był wyremontowany ze środków unijnych. I dzisiaj taki ośrodek stoi praktycznie pusty, nikt z tego nie korzysta. Jest masa pacjentów, którzy tutaj codziennie prawda, przyjeżdżają, tak jak i dzisiaj tutaj tyle osób jest. I praktycznie nie wiemy, co z tym będzie. Ośrodek podlega pod zakład podstawowej opieki zdrowotnej w Łomży. Jego dyrektor Stanisław Studencki zapewnia, że pacjenci nie zostaną pozbawieni opieki. Mamy, tak jak powiedziałem, kilka wariantów rozwiązań. I w tej chwili jeden z nich przesłaliśmy do Narodowego Funduszu Zdrowia celem akceptacji. I jak będziemy mieli akceptację tego, tego pomysłu, to wtedy mam nadzieję, że od 1 lutego już. Przynajmniej na jakiś tam krótszy okres czasu, ale lekarz będzie i będzie, będą mogli skorzystać z tego przede wszystkim starsi pacjenci. Całej sytuacji przygląda się wójt gminy Mały Płock, do której administracyjnie należą Rogienice i okoliczne miejscowości. On także szuka drogi rozwiązania problemu. Jeżeli ta możliwość zatrudnienia tego lekarza nie wejdzie, to będziemy może starali się przejąć ten y, gabinet lekarza rodzinnego w Rogienicach. Jeżeli starostwo, bo to starostwo decyduje, użyczy nam. Na jakiś czas i w ten czas mi tutaj zajmie mi się, żeby ten gabinet funkcjonował. Jest przecież punkt apteczny też obok. No i, i, i nie ma lekarza, nie ma recept, nikt tutaj nie przychodzi. I dzwoniła ta pani, że no chyba zrezygnuje. Tak wiemy, że bardzo szkoda, żeby tyle od razu stracić. Więcej o sytuacji w Rogienicach opowiemy w najbliższych dniach.